Tematem mojej prezentacji będzie fotosynteza. Opowiem Wam trochę o tym, jak ta fotosynteza wyglądała kiedyś, w jakich warunkach powstała, jak wygląda dzisiaj i jak może wyglądać gdzie indziej. Z tym, że to sformułowanie gdzie indziej jest użyte trochę przewrotnie, ale to może wyjaśni się bardziej pod koniec tej mojej prezentacji. Jeśli mamy na myśli fotosyntezę, to myślimy zwykle o procesie, w którym organizmy żywe wykorzystują słońce czy energię słoneczną do tego, żeby napędzać swoje reakcje metaboliczne. Jeśli wyobrazimy sobie każdy dowolny żywy organizm składa się z szeregu cykli i reakcji, których głównym zadaniem jest to, żeby przeciwdziałać siłom fizyki, i te reakcje utrzymują ten dany organizm przy życiu. Oczywiście wymaga to energii, która musi mieć jakieś źródło i życie, tak jak każda maszyna, ma elementy, które się zużywają, więc poza energią takiemu metabolizmowi trzeba dostarczać te zużywalne materiały. Głównie chodzi tutaj o węgiel, ale też azot, inne pierwiastki, które są takiemu organizmowi niezbędne do życia. Inne zwierzęta, wykorzystujemy związki organiczne do tego, żeby właśnie uzupełniać, mam nadzieję, że widać mój kursor, którym tutaj pokazuję, wykorzystujemy związki organiczne do tego, żeby uzupełniać braki w metabolizmie, które się tworzą i dodatkowo część z tych związków organicznych spalamy i z tego generujemy energię, która potem nam zasila metabolizm. Kiedy mówimy o fotosyntezie, to chodzi nam o proces, w którym to energia słoneczna w jakiś sposób jest konwertowana na energię chemiczną, która zasila nam metabolizm i przy okazji dobrze by było, żeby taki organizm był rzeczywiście samożywny. To nie tylko to słońce czy energia słoneczna jest wykorzystywana do tego, żeby zasilać metabolizm, ale też powinna nam umożliwiać asymilowanie tych związków nieorganicznych, które są nam potrzebne, głównie węgla, na przykład dwutlenku węgla. Jeśli popatrzymy na wszystkie żywe organizmy dzisiaj, od roślin po zwierzęta, grzyby i też bakterie, to oczywiście one się różnią i źródłem węgla, i metabolizmem, ale wszystkie te organizmy żyjące dzisiaj na Ziemi mają pewne wspólne elementy. Jest to kilka reakcji metabolicznych i sposób wykorzystywania energii chemicznej. Jest to na tyle stary proces, że datujemy go na ponad 4 miliardy lat. Wtedy Ziemia oczywiście wyglądała inaczej niż dzisiaj. I takie pierwotne organizmy, które dały początek wszystkim żyjącym dziś organizmom, znalazły sposób na to, żeby wykorzystać gradient protonów do syntezy ATP. Gradient protonów, co to jest? Protony to są oczywiście jony wodoru, pozbawione elektronu, mają ładunek dodatni, a gradient to taka sytuacja, w której mamy dwa regiony przedzielone jakoś półprzepuszczalną membraną, na przykład błoną lipidową. No i po jednej stronie mamy wysokie stężenie, po drugiej niskie stężenie i fizyka działa w ten sposób, że natura dąży do wyrównania stężeń, więc te protony o wysokim stężeniu, tam gdzie jest wysokie stężenie, one usiłują przejść na drugą stronę. Natomiast cząsteczka ATP to jest też bardzo stary związek, on jest wykorzystywany do syntezy RNA, na pewno miał swój udział wtedy, kiedy życie głównie się opierało o RNA. Natomiast dzisiaj jest to uniwersalny związek, który magazynuje energię. Ta energia jest przechowywana tutaj w tym wiązaniu chemicznym pomiędzy dwoma grupami fosforowymi i ten związek ma taką właściwość, że w szczególnych warunkach to wiązanie potrafi pęknąć i siła tego pęknięcia jest taka, że ta grupa fosforonowa, która się odczepia, się odrywa z dużą siłą i ten kick może być wykorzystany do przeprowadzenia reakcji, które same z siebie by nie zaszły. W jakich warunkach życie nauczyło się wykorzystywać ten gradient protonów do syntezy ATP? Oczywiście w kanałach, w kominach hydrotermalnych, to są takie zjawiska, które dzieją się na dnie oceanu, gdzie zimna oceaniczna woda przesiąka przez skały, ogrzewa się od wnętrza ziemi, przy okazji wymywa różne jony, sole, inne związki, gwałtownie się ogrzewa, i potem z dużą siłą ta ogrzana woda wypływa pod powierzchnią wody. Takie kominy hydrotermalne, kiedy te dwa rodzaje wody się mieszają, to znaczy zimna oceaniczna woda i ta ogrzana, wysycona różnymi związkami
woda, gdy one się mieszają, dochodzi do gwałtownych różnych reakcji chemicznych, ponieważ jest tam dużo jonów i metali, jest bardzo dużo różnych katalizatorów. Jedną z takich reakcji, która spontanicznie tam zachodzi, jest synteza kwasów tłuszczowych, którą tutaj widzimy na animacji. Kwasy tłuszczowe mają taką właściwość, że one lubią się razem łączyć, bo są to związki hydrofobowe i tworzą takie błony, które przypominają swoimi właściwościami błony komórkowe, które mają wszystkie nasze komórki. Jak pokazuje Jack Szostak na tym filmie, takie pierwotne błony lipidowe są bardzo dynamiczne, potrafią tworzyć długie warstwy i te błony mają taką właściwość, że właśnie są półprzepuszczalne dla jonów. Jeśli jeszcze spojrzymy na strukturę takich kominów hydrotermalnych, to okazuje się, że one mają bardzo porowatą strukturę, więc jeśli sobie wyobrazimy, że mamy z jednej strony wodę bogatą w te protony, z drugiej strony wodę, gdzie jest tych protonów mniej, mamy gwałtowną produkcję związków organicznych, jeszcze takie mikrokompartmenty, to jest idealne środowisko, tak się teraz podejrzewa, w którym mogło dojść do ewolucji, do wykształcenia się mechanizmów, które są w stanie wykorzystać ten gradient protonów do syntezy ATP. Oczywiście związkami, które za to odpowiadają, są białka. Białka mają takie właściwości, że one potrafią się spontanicznie zwijać do takiej czasem skomplikowanej struktury 3D. W zależności od tego, jaka jest sekwencja aminokwasowa takiego białka, i takie białka mogą przyjmować bardzo różne struktury. Takie różne białka mogą ze sobą oddziaływać, tworząc bardzo skomplikowane nanomaszyny, czy nawet nanoroboty, które mają przeróżne właściwości. I cała komórka, jak widać to na tym komputerowo wyrenderowanym obrazie, ale otrzymanym przy użyciu metod eksperymentalnych, to jest cała komórka mykobakterium. Widzimy tutaj przeróżną gamę różnych białek, które razem ze sobą współpracują. Te makaroniki to są oczywiście, to jest DNA. I cała taka komórka jest dynamicznym układem reakcji katalizowanych przez białka i inne biomolekuły. Wróćmy jednak do początku. Więc wiemy już, w jaki sposób mogło dojść do spontanicznego tworzenia się takiego gradientu protonów, w jaki sposób pojawiły się tam białka. No i teraz trzeba było wykorzystać tylko tą siłę protonów, które koniecznie chcą przejść przez drugą stronę błony, do tego, żeby generować energię. Ta sytuacja jest analogiczna do elektrowni wodnych. W takiej sytuacji mamy zbiornik wodny gdzieś wysoko ustawiony. Ta woda oczywiście grawitacyjnie chce spłynąć w dół i to, co my robimy, to ustawiamy turbinę, która obraca się dzięki temu ruchowi wody i ten ruch obrotowy turbiny jest przekazywany dalej do generowania energii elektrycznej. W naszych komórkach, w naszych mitochondriach, ale też tak naprawdę wszystkie żywe organizmy wykorzystują gradient protonów i turbinę opartą o tą samą architekturę. Taka turbina, ponieważ te turbiny, na razie tak to nazywajmy, są wykorzystywane i w mitochondriach, i plastydach, chloroplastach, są u wszystkich grup organizmów. Takie filogenetyczne analizy pokazują nam, że możemy datować ich ostatniego wspólnego przodka na około 4 miliardy lat, więc podejrzewa się, że ta architektura i ten enzym wyewoluował raz i odziedziczyły go wszystkie żyjące dziś organizmy. Więc zobaczmy, jak taka turbina wygląda. To jest białko błonowe, tutaj się ciągnie błona, ona tu jest nie w skali narysowana, jest dużo grubsza ta błona. Mamy gradient protonów i taka turbina kręci się, płyną tutaj protony, jest wał korbowy, tak można chyba to nazwać, który przekazuje tę doczynienie efektorowej i tutaj dochodzi do syntezy ATP. To się kręci dlatego, ponieważ tu jest ten rdzeń tej turbiny jest tak zrobiony, że te protony muszą iść zupełnie dookoła tej osi obrotu i to, że te protony sobie tak skaczą z jednego akceptora na drugi, po prostu wywołuje ruch obrotowy tej struktury tutaj. Natomiast w części efektorowej dochodzi do ściskania cząsteczki, która się stanie dopiero cząsteczką ATP, gdzie ten substrat jest silnie ściskany razem z tą grupą fosforanową po to, żeby syntetyzować tą cząsteczkę. W naszych mitochondriach takie cząsteczki ATP oddziałują razem, tworzą większe kompleksy i to oddziaływanie jest odpowiedzialne za utrzymanie tego charakterystycznego kształtu mitochondriów.
w naszych komórkach. Co więcej, my nie jesteśmy organizmami fotosyntetycznymi, przynajmniej nie ja, i żeby móc generować sobie ten gradient protonu dla tego enzymu, no musimy spożywać związki organiczne, które w cyklu Krebsa, może ktoś kojarzy ze szkoły, cykl Krebsa to jest taki, taka reakcja, której zadanie polega na tym, żeby ekstrahować elektrony z związków organicznych i używać tych elektronów do tego, żeby pompować sobie protony w poprzek błony. Taka jest rola cyklu Krebsa i po to właśnie jemy związki organiczne, żeby w tym cyklu generować gradient protonu, który jest wykorzystywany potem przez syntezę ATP. Kiedy mówimy o fotosyntezie, mamy na myśli proces, w którym w jakiś sposób energia słoneczna jest wykorzystywana do pompowania tych protonów przez błonę. Natomiast już sposób ich wykorzystywania jest uniwersalny i taki sam dla wszystkich organizmów. No więc w jaki sposób to światło może być wykorzystywane do pompowania protonów przez błonę? No więc bardzo prosto, musimy mieć po prostu jakąś pompę, która działa na światło i transportuje elektrony z jednej strony na drugą. No nic prostszego, więc jak życie rozwiązało ten problem? Przyjrzyjmy się może najpierw widmowi światła słonecznego, które dociera na powierzchnię Ziemi. Najwięcej dociera na powierzchnię Ziemi światła zielonego. I jeśli popatrzymy sobie na widmo absorpcji chlorofilu, to znaczy jakie światło chlorofil, czyli główny barwnik fotosyntetyczny dzisiaj na Ziemi, jakie światło on absorbuje, to się okazuje, że chlorofil absorbuje głównie światło, właściwie tylko światło niebieskie i czerwone, a nie absorbuje w ogóle światła zielonego. Dlatego liście są zielone, bo chlorofil nie absorbuje zielonego światła. I to już jest podejrzane. Dlaczego główny barwnik fotosyntetyczny nie absorbuje głównego promieniowania, które dociera do Ziemi? To jest pierwsza rzecz. Druga podejrzana rzecz jest taka, że sama cząsteczka chlorofilu jest dość skomplikowana i musiał się dobrze rozwinąć metabolizm. Kilka ważnych szlaków metabolicznych musiało wyewoluować do tego, żeby taką cząsteczkę chlorofilu można było syntetyzować. I trzecia podejrzana rzecz jest taka, że sam mechanizm fotosyntezy wymaga koordynacji wielu barwników i wielu białek ze sobą, więc jest to skomplikowany mechanizm, który no, na pewno wymagał czasu do tego, żeby powstać. Te wszystkie trzy przesłanki sugerują, że być może zanim pojawiła się fotosynteza, jaką znamy, była inne barwniki były wykorzystywane i inny mechanizm fotosyntezy był wtedy obecny. Więc spróbujmy zastanowić się, jaki barwnik fotosyntetyczny mógł istnieć, zanim powstała fotosynteza, jaką znamy dziś. Jesteśmy gdzieś około 3,5 miliarda lat wstecz. Wtedy na pewno był obecny już taki proces, który się nazywa glikolizą. Jest to prosty szlak biochemiczny, który wykorzystujemy też my w naszych komórkach. I polega on na tym, że cząsteczka glukozy jest rozkładana do takiego prostszego związku, co powoduje powstanie nieznacznej ilości energii. Kilka cząsteczek ATP się tutaj syntetyzuje przy okazji. Takie cząsteczki przy użyciu odpowiednich enzymów chętnie agregują w większe kompleksy. I jeśli połączymy sobie kilka takich cząsteczek, to w bardzo prosty sposób możemy otrzymać taki związek, który możemy znać pod nazwą retinal lub witamina A. Jest to związek stary, wszyscy go potrzebujemy i ma poza piękną fioletową barwą jeszcze jedną ciekawą właściwość. To znaczy, kiedy trzymamy ten związek w ciemności, wszystkie elektrony, które tutaj budują te wiązania chemiczne, są na swoim najniższym dostępnym poziomie energetycznym, który możemy sobie symbolizować taką kropką tutaj, wtedy taki związek ma właśnie taką strukturę. Natomiast możemy dostarczyć temu związkowi odpowiednio dużo energii, żeby ten elektron wszedł na stan wzbudzony. Okazuje się, że taką energię ma światło zielone. Ten elektron wskakuje na stan wzbudzony, on tutaj trochę relaksuje. Jeśli go podtrzymamy w tym stanie wzbudzonym kilka nanosekund, no to on spadnie z powrotem w stan podstawowy, ale już o odmiennych właściwościach. Ten inny stan podstawowy charakteryzuje się już odmienną strukturą. Jeśli podtrzymamy ten związek znowu paręnaście milisekund w ciemności, no to on z powrotem zrelaksuje się do tej formuły liniowej.
No i jeśli sobie teraz wyobrazimy, że ten retinal obudujemy sobie białkiem, to mamy zbudowaną bardzo prostą pompę, która może nam pompować protony przez błonę. Oczywiście wymagane są tutaj dodatkowe, bardzo konserwatywne reszty, które nam będą wyłapywać protony z jednej strony błony, transportować te protony do retinalu, potem taki retinal sobie czeka na światło, dochodzi do rearanżacji tej struktury, proton jest przenoszony na drugą stronę, tu mamy już reszty aminokwasowe, które tylko czekają, żeby go przejąć, no i potem czekamy jeszcze chwilę, związek relaksuje z powrotem do tej formy swojej liniowej i taka pompa może sobie działać. Ponieważ jest to proces wolny, tu są dwa wolne elementy. Po pierwsze, ułowienie protonu, trzeba poczekać, aż on sobie tutaj przyjdzie. A po drugie, wolnym procesem jest też absorpcja tego światła. Jeśli sobie wyobrazimy najbardziej słoneczny dzień, samo południe, no, najwięcej słońca, ile tylko może docierać do Ziemi, no to i tak na taką cząsteczkę retinalu pada około maksymalnie kilkanaście fotonów na sekundę. Więc taka pompa mogłaby działać maksymalnie kilka razy na sekundę. Co jeśli porównamy z aktywnością innych enzymów, które mogą działać 1000, 100 000 razy na sekundę, no to to jest bardzo wolno. Więc jeśli chcielibyśmy żyć jako organizm fotosyntetyczny z takiej pompy, no to jedna nam nie wystarczy. Musimy mieć całą błonę wysyconą takimi pompami. No i takie bakterie, które żyją z nami do dzisiaj, powoli pasą się na powierzchni takich słonych jezior i konwertują bardzo powoli to światło słoneczne na gradient protonów, który potem może być już wykorzystany przez syntezę ATP. Podejrzewa się, że na pewnym etapie rozwoju życia dzięki takim organizmom, które w ten sposób napędzały swój metabolizm, Ziemia miała, oceany ziemskie miały fioletowy kolor, stąd nazwa tej hipotezy, to jest Purple Earth Hypothesis, czyli tam hipoteza fioletowej Ziemi. I to najprawdopodobniej w takich warunkach, na takiej planecie, wyewoluowała fotosynteza, którą znamy i cenimy dzisiaj. Ale musiało się wydarzyć jeszcze kilka ważnych rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o metabolizm. Ten szlak, o którym wspomniałem wam przed chwilą, produkcji tego retinalu lub szerzej izoprenoidów, musiał również trochę wyewoluować. Jeśli sobie wyobrazimy taką cząsteczkę retinalu i dołożymy drugą, odbitą symetrycznie, no to taki związek już nam zaczyna coś może przypominać. To wygląda niemal zupełnie tak jak karoteny czy karotenoidy. Związki, które nadają nie tylko kolor marchewkom i cytrusom, ale przede wszystkim pełnią ważną rolę w fotosyntezie, ponieważ one są, można powiedzieć, fotoprotektantami. One zabezpieczają układ fotosyntetyczny przed przegrzaniem, ale nie pełnią roli głównego barwnika fotosyntetycznego. Do jego powstania musiało pojawić się jeszcze kilka rzeczy. Przede wszystkim musiał się rozwinąć cykl Krebsa, który znamy z naszych mitochondriów, o którym wspominałem wcześniej. Ten cykl Krebsa był ważny, ponieważ to z jego metabolitów syntetyzowany jest chem, który z kolei znamy z naszej krwi, tak? W hemoglobinie chem uczestniczy w transporcie tlenu, nadaje czerwony kolor komórkom krwi, ale jest też ważnym składnikiem wielu enzymów i umożliwia przeprowadzanie organizmom żywym wielu reakcji ważnych. I to właśnie taki profil metaboliczny miały organizmy, które wymyśliły fotosyntezę, jaką znamy. Takie organizmy, już powiem, że to są sinice, one żyły najprawdopodobniej poniżej, bardziej w głębi oceanów, więc te organizmy filtrowały kolor zielony, zostawiając sinicą tylko światło niebieskie i czerwone. I sinice musiały wymyślić barwnik, który był w stanie obserwować oba te kolory światła. I takim barwnikiem okazał się chlorofil. Jego biosynteza pokrywa się z biosyntezą chemu, jednak żeby zrobić cząsteczkę chlorofilu z chemu, to potrzebne było pojawienie się kilkunastu polipeptydów współpracujących razem, które z jednej strony będą wprowadzały jon magnezu do takiego pierścienia tetrapirolowego, enzymy, które tutaj zbudują kolejny, piąty pierścień tego całego układu, dodatkowe enzymy, które modyfikują tutaj nieznacznie reszty, takie, które sterczą i dokładają hydrofobowy ogon. Więc
Trochę się tutaj musiało też metabolicznie wydarzyć, ale powiem Wam tylko o jednym enzymie, który jest tutaj zaangażowany. Ten enzym, który nazwijmy sobie na nasze potrzeby DEPOR, on przeprowadza taką bardzo prostą reakcję, mianowicie z jednego podwójnego wiązania w tym miejscu robi wiązanie pojedyncze. I ta reakcja wydaje się mało znacząca, bo co to za różnica, ale różnica jest. I ta różnica polega na tym, że po zredukowaniu tego wiązania, jak ono się zrobi z wiązaniem pojedynczym, to taka cząsteczka dużo lepiej absorbuje światło czerwone niż ta poprzednia, niż substrat. Więc była to ważna reakcja, która umożliwiła sinicom wykorzystanie całego spektrum światła, która do nich docierała. DEPOR ma strukturę podjednostkową, tam są trzy różne polipeptydy zaangażowane w to i ten enzym nie wziął się znikąd, tylko wyewoluował z nitrogenazy. Nitrogenaza to jest inny enzym, który przeprowadza reakcję redukcji azotu do amoniaku. Azot jest głównym limitującym czynnikiem wzrostu organizmów fotosyntetycznych, więc każdy, kto potrafi z powietrza zrobić sobie azot, który może zasymilować, ma przewagę. Ta reakcja wymaga niesamowicie dużo energii, wymaga beztlenowych warunków i wymaga bardzo specjalnego katalizatora, który mamy tutaj pokazany. To jest centrum reakcji złożone z jonów molibdenu, siarki, żelaza, ułożonych w bardzo specyficzny sposób po to, żeby obniżyć energię aktywacji tej reakcji. Sama nitrogenaza też się nie wzięła znikąd. A o nitrogenazie jeszcze Wam powiem, że ponieważ to jest reakcja stricte beztlenowa, to w takiej hodowli sinic co któraś komórka, na przykład ta i ta, są obudowane specjalną ścianą, która jest nieprzepuszczalna dla tlenu i te komórki właśnie służą do tego, żeby asymilować azot. One mają takie specjalne swoją rolę, że one asymilują ten azot z powietrza i dzielą się ze swoimi siostrzanymi komórkami. Nitrogenaza też się nie wzięła znikąd, tylko wykształciła się z kolei z maturazy, czyli enzymu, który jest odpowiedzialny za modyfikację RNA. Także na tym przykładzie widać, że ewolucja to jest proces losowy, zaskakujący i czasem nieoczywisty, ale jeśli coś działa, to czasem wystarcza do tego, żeby zrobić coś nowego. Same barwniki czy zrobienie samego chlorofilu nie wystarcza do tego, żeby przeprowadzać fotosyntezę. Poza barwnikami i błonami potrzebne jest jeszcze trzecie słowo na B, czyli białka. Analizy filogenetyczne centrów reakcji, w których dochodzi do tego zjawiska fotosyntezy, pokazują, że wszystkie organizmy fotosyntetyzujące, które używają różnych białek do tego celu, mają swój początek od jednego wspólnego przodka. I wszystkie one od tego przodka odziedziczyły bardzo szczególną architekturę tego centrum aktywnego. Pierwsza wspólna rzecz jest taka, że zawsze w tym centrum aktywnym mamy dimer białka, czyli dwa białka, które tworzą jedną całość, a druga rzecz, która jest zachowana we wszystkich tych enzymach, które przeprowadzają fotosyntezę, to architektura barwników. Ona jest bardzo konserwatywna i mamy tu przykład jednej z takich architektur. Te cząsteczki barwnika są na tyle blisko, że jeśli jeden z nich zostanie wzbudzony, no to ta energia wzbudzenia bez strat jest transportowana tutaj do centrum aktywnego, specjalna para chlorofili, gdzie wydawało się, że dzieje się ta cała magia. Natomiast najnowsze takie modelowania z użyciem obliczeń chemii kwantowej wskazują, że ta specjalna para wcale nie jest taka specjalna, tylko cała magia się dzieje tu, w tym miejscu. Tylko z jednej strony, mimo że to jest dimer. Same barwniki, jakbyśmy sobie zanalizowali tą parę, gdzie dzieje się magia, jeśli popatrzymy na nie bez tej otoczki białkowej, bo to wszystko jest orientację tych barwników zapewnia oczywiście białko, czy ileś tych białek, które tam współpracują. Same barwniki nie mają w sobie żadnej magii, tak? Jeśli możemy sobie wyobrazić, że ten profil energetyczny tych elektronów to jest taka studnia, i jeśli dochodzi do wzbudzenia, to ten elektron tylko idzie na stan wzbudzony i potem spada z powrotem w to samo miejsce. Natomiast oddziaływanie pomiędzy barwnikami i białkami zmienia ten profil. I wówczas
wtedy, kiedy ten elektron zaabsorbuje kwant światła, on ma dostatecznie dużo energii, żeby spaść po drugiej stronie tej bariery. W wyniku czego ten elektron może przeskoczyć z jednej cząsteczki chlorofilu na drugą. Więc tam, gdzie on doskoczył, no to się robi ładunek ujemny, bo jest jeden elektron więcej. A tam, skąd uciekł, to się robi ładunek dodatni, bo był elektron, a już go tam nie ma. No i co się dzieje dalej? Ten elektron, który nam tutaj przeskoczył, jest potem przekazywany dalej na serię przekaźników, które wykorzystują jego energię do tego, żeby pompować protony w poprzek błony, a my już wiemy, co możemy zrobić z takim gradientem. Natomiast pojawia się pewien problem, bo tu jest dziura i ją trzeba jakoś załatać. Jeśli my chcemy żyć z tego procesu fotosyntezy, no to będziemy sobie generować dużo takich dziur, które no, musimy jakoś załatać, bo inaczej będzie problem. Więc te organizmy fotosyntetyzujące musiały znaleźć po pierwsze źródło takich elektronów, którymi można by było łatać tą dziurę, które jest dostępne, które się nie wyczerpie i jeszcze takie źródło, z którego te organizmy mogą sobie te protony wyciągać. I takim kandydatem, który odniósł sukces w tej reakcji, jest woda. Wody po pierwsze jest dużo, więc na pewno była i jest dalej łatwo dostępna. Co więcej, jeśli z takiej wody wyciągniemy sobie elektrony, to generujemy protony, które nam tutaj kontrybuują do tego gradientu, więc ekstra. Taką wodę trzeba oczywiście dostarczyć do tego centrum aktywnego, gdzie się ta cała magia dzieje, gdzie te elektrony z tej wody są wyciągane i do tego służą specjalne kanały, którymi ta woda jest tam doprowadzana. To jest więcej niż jeden kanał, które są doprowadzone tutaj do tego miejsca. I jak może wiecie, rozłożenie takiej wody na protony i tlen to nie jest proste zadanie. To wymaga po pierwsze dużej energii, i albo to możemy robić po prostu elektroforezą, nie elektroforezą, tylko elektro... No, po prostu puszczamy prąd przez wodę i tak możemy to rozdzielać, proton od tlenu. Natomiast no, organizmy fotosyntetyzujące musiały sobie poradzić inaczej. One przede wszystkim musiały obniżyć tą energię wyciągania protonów, więc musiały sobie stworzyć bardzo wyjątkowy i skomplikowany katalizator, który tą reakcję może katalizować. I taki katalizator wygląda w ten sposób. Składa się on z jonów manganu, tlenu, wapnia, które mają takie właściwości, że mogą przyjmować tutaj do 4 elektronów naraz. Każdy dodatkowy elektron rearanżuje te wiązania, które tutaj widzimy. No i potem te elektrony mogą tutaj wskakiwać i zapełniać tą dziurę po elektronie, który poszedł już dalej. I produktem ubocznym tej całej reakcji jest tlen, który no, jest produktem ubocznym i nie jest zupełnie potrzebny do tego procesu. Pojawia się jednak pewien problem. Jak wspominałem wcześniej, w najbardziej słoneczny dzień na taką jedną cząsteczkę chlorofilu nie pada za dużo fotonów. Więc jeśli byśmy, czy te organizmy fotosyntetyzujące, jakby chciały do każdej cząsteczki chlorofilu, która może przeprowadzać taką reakcję separacji ładunku, dołączać takie centrum rozkładające wodę, to prawdopodobnie na Ziemi skończyłby się mangan i nie byłoby to zbyt wydajne. Poza tym większość tych centrów reakcji, jeśli one by miały taką architekturę, no stałaby nieużywana i tylko czekała na fotony. Proszę też pamiętać, że nie zawsze mamy najbardziej słoneczny moment najbardziej słonecznego dnia. Więc trzeba było jakoś zwiększyć liczbę fotonów, która może dać na centrum reakcji. I było na to stosunkowo proste rozwiązanie, mianowicie trzeba było stworzyć anteny, które sprowadzałyby fotony z większej powierzchni do centrum reakcji, w wyniku czego my możemy zrobić tylko jedno centrum reakcji, a zbierać energię wzbudzenia z większej powierzchni. No i można to robić na różny sposób. Bakterie, na przykład sinice, mają centrum reakcji tutaj w środku, go nie widać, bo on jest no, w środku, tu mamy układ rozkładający wodę i dookoła niego mamy kilkanaście cząsteczek chlorofilu, które zbierają energię tutaj właśnie z takiej powierzchni i przekazują ją do środka. Ale dodatkowo mamy takie anteny peryferyjne, które się nazywają ficobilisomami. W nich znajduje się taki barwnik fotosyntetyczny, ficocyanina, między innymi. To jest też pochodne chemu. Te białka mogą ulegać tutaj rearanżacji. One są wszystkie wypełnione tą ficocyaniną
i ta energia wzbudzenia może być zbierana z tych tutaj kompleksów i przekazywana dalej do centrum reakcji. Rośliny mają inną strategię. Tutaj akurat mamy przykład okrzemek. Mamy dwa centra reakcji, w których zachodzi to rozseparowanie ładunku i dodatkowo mamy całą masę cząsteczek chlorofilu po jednej i po drugiej stronie, która zbiera energię wzbudzenia z dużo większej powierzchni. Dodatkowo wszystkie te chlorofile tutaj mają wokół siebie cząsteczki karotenoidów, które w sytuacji nadmiarowej energii, kiedy jest jej za dużo, są w stanie ją wygaszać, generując ciepło, lub w innej sytuacji, kiedy światła jest za mało, one mogą pomóc absorbować światło, którego chlorofil nie absorbuje i przekazywać do centrum reakcji. Więc mamy tutaj anteny takie wewnętrzne, ale mamy też inne anteny, takie peryferyjne, które są ulokowane w błonie i one mogą w zależności od potrzeb albo się przyłączać, albo odłączać, albo rearanżować, tylko po to, żeby optymalizować ilość energii, która do takiego centrum reakcji może być doprowadzana. Kiedy już nam dochodzi do tej separacji ładunku i mamy elektron, który miał wcześniej niską energię, potem po absorpcji kwantu światła ma wysoką energię. On jest przekazywany na cały szereg przekaźników elektronów, które są tutaj w odpowiedniej kolejności ułożone. Są przekazywane pomiędzy różnymi kompleksami białek. Mamy tu jedno takie białko, które pompuje dzięki tej energii elektronu protony przez błonę. Mamy drugi fotoukład, gdzie ten sam elektron po raz drugi jest wzbudzany. Mamy kolejny tutaj szereg przekaźników i jak sobie popatrzymy na tą energię fotonu, energię elektronu na samym końcu i na samym początku, to widzimy, że ten elektron tu na końcu ma jeszcze trochę energii, którą można wykorzystać i oczywiście ta energia jest wykorzystywana przez organizmy fotosyntetyzujące, mianowicie do asymilacji węgla. Te elektrony w różny zawalowany sposób lądują w końcu między innymi na węglu, albo są wykorzystywane do tego, żeby ten węgiel redukować. Wszystkie te białka i syntaza ATP, oba fotosystemy, ten cytochrom B6F, który tutaj pompuje na protony, one nie są losowo ułożone w błonie. W błonach fotosyntetycznych te kompleksy mają swoje miejsce, swoje odpowiednie ułożenie. Mamy dopiero od niedawna takie metody, które nam pozwalają widzieć w natywnych błonach te kompleksy. Sieci neuronowe rozpoznają nam po kształcie, co to jest za białko. Możemy sobie analizować całe komórki, które są nienaruszone. To jest akurat chlamydomonas, taki glon. Każda z tych ciemnych kropeczek to jest białko, które jesteśmy w stanie zidentyfikować właśnie na takiej błonie. Takich fotoukładów, jeśli chodzi o rośliny takie wyższe, które znamy z dnia codziennego, to są jeszcze dodatkowo ułożone w takie tylakoidy, gdzie mamy po prostu jedną błonę pod drugą w takich stosach, po to, żeby maksymalizować ilość światła, którą jesteśmy w stanie zaabsorbować. Jeden chloroplast, mimo że ma około 0,001 mm, może mieć nawet 700 mm kwadratowych powierzchni błon wewnętrznych, więc cały taki chloroplast jest wypełniony błonami fotosyntetycznymi, w których dochodzi właśnie do reakcji, o których opowiadałem. W jednej komórce takich chloroplastów może być kilkanaście, no i jedno drzewo liści też ma bardzo wiele, więc jeśli sobie zsumujemy, ile takich fotoukładów jeden fotosyntetyzujący organizm może mieć, to na pewno jest to duża liczba. Nie mam niestety czasu mówić o tym, w jaki sposób, co się musiało wydarzyć, żeby ta fotosynteza była tak wydajna jak w drzewach, w roślinach, które żyją dzisiaj. Na pewno fotosynteza kiedyś nie była tak aktywna i tak wydajna, ale wiemy dokładnie, kiedy stała się wyjątkowo wydajna. Wiemy to potem, bo możemy śledzić stężenie tlenu w atmosferze, które było przez miliardy lat na Ziemi wcześniej. I okazuje się, że to stężenie tlenu, ponieważ nie było żadnego źródła tego tlenu wcześniej, było bardzo niskie i dopiero gdzieś około 2,3 miliarda lat temu nastąpił skokowy wzrost stężenia tlenu w atmosferze. Interpretujemy to jako moment, w którym fotosynteza stała się na tyle wydajna, że mogła zachodzić właściwie bez
przeszkód. Ale jak popatrzymy na skały z tego okresu, to się okazuje, że to wcale nie było takie, taki proces prosty i jedno, że to nie był jeden krok, że było źle, a potem nagle było wszystko super. Ponieważ ten tlen, jak się pojawiał w atmosferze, to on oczywiście w oceanach reagował najpierw z żelazem i to żelazo precypitowało, tworząc po prostu takie warstwy. Ale w skałach z tego okresu nie jest tak, że mam tylko jedną taką warstwę żelaza, które opadło razem z tlenem, tylko takich warstw jest wiele, co sugeruje, że takich dochodziło do regularnych i cyklicznych zakwitów takich sinic i każdy taki zakwit kończył się śmiercią tych organizmów, na pewno nie wszystkich, ale i znaczącej ich części, ponieważ sinice nie potrafiły wtedy sobie radzić z tlenem. Tlen wtedy, i zresztą dzisiaj też, jest dla naszych komórek zabójczy. My musimy mieć specjalne mechanizmy, żeby sobie z tym tlenem radzić i te mechanizmy nie istniały od zawsze, tylko musiały się wytworzyć. Więc taki cykl regularnych zakwitów był takim procesem naturalnej selekcji coraz lepiej i lepiej działającej fotosyntezy i coraz lepiej i organizmów, które sobie lepiej dawały radę z tym tlenem, który powstawał. Aż w pewnym momencie został wyselekcjonowany taki szczep, czy szczepy sinic, które już, dla których tlen nie był już ograniczeniem i one mogły właśnie tutaj działać, że tak powiem, bez ograniczeń, aż zasymilowały tyle dwutlenku węgla, że doprowadziły do globalnej katastrofy i tego, że Ziemia na kilkanaście milionów lat co najmniej zamarzła zupełnie. Na szczęście organizmy fotosyntetyzujące przetrwały to. Pojawienie się tlenu w atmosferze miało swoje nieoczywiste skutki dla organizmów fotosyntetyzujących. Nie tylko ten fakt, że tlen był szkodliwy, ale okazało się, że niektóre enzymy kluczowe dla fotosyntezy są wrażliwe na tlen. Jednym z takich enzymów był DEPOR, ten enzym, który uczestniczy w syntezie chlorofilu. Okazało się, że on jest wrażliwy na tlen, więc teraz nagle, jak się nam w atmosferze pojawił tlen, to organizmy fotosyntetyzujące nie mogły produkować chlorofilu. Więc sinice musiały znaleźć inny, alternatywny enzym, który katalizowałby tą samą reakcję, ale nie byłby wrażliwy na tlen. I tym enzymem był LPOR, enzym, którym ja się zajmuję. Jest to o tyle ciekawy enzym, że jest to jeden z niewielu przykładów enzymów, które przeprowadzają reakcję zależną od światła. To znaczy w ciemności ten enzym zwiąże swoje substraty, ale reakcji nie przeprowadza. Dopiero jeśli ten barwnik, który jest tu związany, zaabsorbuje światło, to dopiero inicjuje reakcję. Sam mechanizm tej reakcji nie jest znany, ale przypuszcza się, że to oddziaływanie pomiędzy białkiem i barwnikiem zmienia ten profil energetyczny tutaj elektronów i po wzbudzeniu umożliwia przeskoczenie elektronu z tego związku, który tu jest na pomarańczowo, na ten związek, który tu jest na zielono zaznaczony. To, że ta reakcja jest zależna od światła, powoduje, że cały szlak biosyntezy chlorofilu w niektórych roślinach jest zależny od światła. I to w większości roślin, które my znamy z naszego codziennego życia. Takie rośliny, jeśli rosną w ciemności, to nie są zielone, bo przez LPOR nie mogą produkować chlorofilu. Ale te rośliny nie są głupie. One wiedzą, czy mają nadzieję na to, że w pewnym momencie zostaną wyeksponowane na światło i wtedy będą musiały produkować bardzo dużo chlorofilu w bardzo krótkim czasie. I one się na to przygotowują. I niektóre glony i rośliny potem to odziedziczyły ciemności, z błonami lipidowymi tworzyć takie bardzo regularne sieci lipidowe, tylko w ciemności i to w tych sieciach lipidowych komórki roślin gromadzą lipidy, z których potem będą bardzo szybko budowały błony fotosyntetyczne. Więc one rosnąc w ciemności przygotowują się na to, że będą potrzebowały błon, będą potrzebowały barwnika i produkują go na zapas. Przez długi czas nie było wiadomo, w jaki sposób LPOR z błonami może tworzyć takie właśnie regularne struktury. Mi i moim współpracownikom udało się pokazać, że w ciemności, jeśli LPOR ma ten swój barwnik, którego używa i jeszcze taki dodatkowy związek NADP+, to wówczas na błonie lipidowej białko zaczyna oligomeryzować i oddziaływania pomiędzy białkami zmuszają lipidy do przybrania właśnie tej bardzo regularnej sieci. I dopiero wówczas dochodzi do wymiany tego nukleotydu na NADPH i tworzy się wtedy aktywny kompleks, który już jest wrażliwy na światło.
takie związanie na DPH powoduje, że białka zaczynają ściśle ze sobą oddziaływać, tworzą się takie łańcuchy dimerów, które bardzo ciasno oplatają te rurki z lipidów, a fragmenty białka wciskają się w tą błonę lipidową i w każdej takiej podjednostce znajduje się barwnik z NADPH i taki kompleks właśnie czeka na kwant światła do tego, żeby zainicjował reakcję. W chwili, kiedy dochodzi do takiej reakcji, enzym przeprowadza reakcję, puszcza błonę i ta uwolniona błona rearanżuje się w czasie rzędu, zależy od gatunku i temperatury, ale powiedzmy kilkunastu godzin, kilkunastu minut, rearanżuje się do takich dojrzałych błon fotosyntetycznych. Cały proces trwa i 3 dni, ale pierwszą aktywność fotosyntetyczną rejestruje się już po 2 godzinach. Wykształcenie takiego mechanizmu przygotowywania się do fotosyntezy ma bardzo duże znaczenie dla roślin, które konkurują ze sobą przy kiełkowaniu, zwłaszcza na wiosnę. Mam nadzieję, że niedługo już to doświadczymy tego, kiedy bardzo dużo nasion kiełkuje w tym samym czasie, kto pierwszy rozpocznie akcję fotosyntetyczną, no to ma przewagę na samym początku, więc ta właściwość enzymu LPOR na pewno miała duży wpływ na selekcję naturalną w różnych roślin. Drugim nieoczywistym problemem, który wynikał z tego pojawienia się tlenu w atmosferze, była asymilacja dwutlenku węgla. Okazuje się, że główne ziemskie białko, białko, którego jest na Ziemi najwięcej, czyli rubisko, to jest enzym, który jest zaangażowany w pierwszą reakcję asymilacji dwutlenku węgla. Rośliny potrzebują tego enzymu po to, żeby właśnie z dwutlenku węgla, który jest gazowy, robić związki organiczne. I rubisko jest pierwszym enzymem, który to robi, bo to jest cały szlak. W dzisiejszych czasach to rubisko składa się z dwóch rodzajów polipeptydów. Mamy tutaj 8 podjednostek dużych i 8 podjednostek małych. Ale jak pokazują takie badania paleobiochemiczne, paleobiochemia to jest taka nauka, która pozwala na podstawie różnych takich bioinformatycznych analiz sekwencji, które są dzisiaj obecne, odtworzyć sekwencje ancestralne, które były w przeszłości. My możemy taką sekwencję ancestralną sobie syntetyzować, zrobić ekspresję takiego wymarłego białka w laboratorium, czyli wskrzesić to białko i sprawdzić jego właściwości. I okazuje się, że takie pierwotne rubisko, które datuje się na długo przed tym, jak się pojawił tlen w atmosferze, ono działało jako dimer, potem doszło do kilku modyfikacji i działał już jako oktamer, ale była tylko duża podjednostka. Natomiast w pewnym momencie, też przed tym, jak się pojawił tlen, pojawiła się jeszcze dodatkowo ta mała podjednostka i ona umożliwiła lepsze działanie tego enzymu przy niskim stężeniu dwutlenku węgla. I wszystko byłoby super, gdyby nie to, że w pewnym momencie zaczął się pojawiać tlen w atmosferze. I okazało się, że ta reakcja, którą katalizuje rubisko, niemal tak samo dobrze jak z dwutlenkiem węgla, może działać z tlenem. I o ile wiązanie dwutlenku węgla to jest dla roślin super, czy dla organizmów fotosyntezujących super, bo o to chodzi, po to jest rubisko, żeby właśnie wiązać dwutlenek węgla, o tyle wiązanie tlenu powoduje same straty. I uważa się dzisiaj, że ten proces wiązania tlenu przez rubisko, który nazywa się fotooddychaniem, przynosi właśnie same straty i szacuje się, że organizmy, rośliny uprawne, które hodujemy na jedzenie, one o 33% mogłyby być bardziej wydajne, gdyby nie ta reakcja oddychania. Okazuje się, żeby miał lepszą specyficzność do dwutlenku węgla bez strat. Jeżeli mamy enzym, który lepiej wiąże dwutlenek węgla niż tlen, no to on wtedy działa wolniej. A z drugiej strony, jeśli mamy rubisko, które działa szybko, to ta specyficzność jest mniejsza, więc to jest każdy organizm fotosyntetyzujący, w zależności od tego, w jakich warunkach funkcjonuje, tak sobie balansuje tą sekwencję rubisko, aby no, działać najlepiej w swoich warunkach. Ale o ile z tym mechanizmem reakcji nic się nie da zrobić, to już z tą cząsteczką rubisko jak najbardziej coś zrobić można, żeby mu pomóc. I tak bakterie na przykład gromadzą sobie to rubisko w tak zwanych karboksysomach, czyli takich kompleksach, gdzie rubisko jest upakowane w środku, a dookoła mamy taki enzym, który pompuje nam rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla, po to, żeby zwiększyć jego stężenie tutaj.
Z kolei glony wykształciły zupełnie inny mechanizm. Glony sklejają sobie rubisko, cząsteczki rubisko przy pomocy takiego innego białka, które ma kilka miejsc wiążących rubisko, w związku z czym ten dodatkowy tutaj enzym klei nam rubisko i ono wypada w ogóle, ono się tutaj trzyma razem i potrafi stanowić bardzo dużą część komórki. To organellum nazywa się pyrenoidem i nie tylko jest tam rubisko, ale mamy też takie kanaliki specjalne, którymi doprowadzany jest rozpuszczony w wodzie dwutlenek węgla po to, żeby zwiększyć jego stężenie, a każda z tych fioletowych kropeczek to jest jedna cząsteczka enzymu rubisko, która właśnie otacza te kanaliki, no, żeby asymilować ten dwutlenek węgla. Więc tak robią bakterie, tak robią glony, a jak robią rośliny, które znamy z naszego otoczenia? Otóż one nie mają żadnego rozwiązania, które pomaga rubisko, które pomaga specyficzności rubisko. Dlatego podejmuje się różne takie próby zrobienia genetycznie modyfikowanych roślin, które robiłyby pyrenoid zupełnie tak jak glony. I to, co się udało zrobić w tej pracy, to jest praca z 2021 roku. Udało się tak zmodyfikować genetycznie Arabidopsis, czyli roślinę, żeby to rubisko tworzyło pyrenoid. To, nad czym się pracuje teraz, to żeby ten pyrenoid był w pełni funkcjonalny, to znaczy miał jeszcze te kanaliki, którymi jest doprowadzany dwutlenek węgla. I szacuje się, że jeśli to się uda, to takie Arabidopsis będzie o 60%, w tym samym czasie o 60% może więcej urosnąć. Więc jeśli to się uda, być może będzie to rozwiązanie przynajmniej części naszych problemów, które wynikają z kryzysu żywnościowego i klimatycznego. Powiedzieliśmy sobie już o całej fotosyntezie, o tym, w jaki sposób jest generowana ATP, w jaki sposób możemy pompować protony, w jaki sposób możemy asymilować dwutlenek węgla. I teraz przejdziemy do tej części i gdzie indziej, ponieważ to, o czym powiedziałem Wam w tym momencie, to jest tylko wycinek fotosyntezy. I każdy z tych elementów ma swoje wariacje, swoje wyjątki, swoje jakieś specyficzne uwarunkowania. I tak naprawdę dopiero od niedawna mamy narzędzia i metody, które pozwalają nam w pełny sposób badać zróżnicowanie tego procesu tutaj na Ziemi. I podam Wam kilka przykładów. Jeśli chodzi o asymilację dwutlenku węgla, to akurat nie jest organizm fotosyntetyzujący, ale ma bardzo ciekawe rozwiązanie, ponieważ w tej bakterii, tu mamy jej nazwę, są specjalne białka, które tworzą takie, ci odkrywcy nazwali to nanoprzewody, które są w stanie wyrywać elektrony z gazowego wodoru. Te elektrony potem mogą swobodnie się tutaj przemieszczać wzdłuż tego przewodu i są wykorzystywane do bezpośredniej redukcji dwutlenku węgla. Więc ta bakteria, można powiedzieć, żywi się wodorem do tego, żeby asymilować dwutlenek węgla. Organizmy fotosyntetyzujące potrafią też modyfikować swoje błony fotosyntetyczne. Chloroplasty mogą mieć przeróżny kształt. Błony fotosyntetyczne mogą być ułożone w bardzo różny sposób. Te enzymy, fotoukłady i inne elementy, które są w tych błonach fotosyntetycznych, mogą być rearanżowane, w wyniku czego te elektrony, które krążą, mogą krążyć albo cyklicznie, albo liniowo, więc tutaj tych możliwości też jest bardzo dużo po to, aby dostosować zapotrzebowanie czy efekt fotosyntezy do swoich potrzeb, które są w danym momencie. Same barwniki fotosyntetyczne to są nie tylko jeden rodzaj chlorofilu, ale takich pochodnych chlorofilu wykorzystywanych jest bardzo dużo. Na przykład okrzemki, które odpowiadają za 50% globalnej produkcji tlenu, wykorzystują inny barwnik fotosyntetyczny niż nasze zielone rośliny, tak zwany chlorofil C. Bakterie fotosyntetyzujące poza silnicami też mają zmodyfikowany chlorofil, który jest w stanie absorbować nawet światło podczerwone. My widzimy do 700 nanometrów, to jest czerwone światło, natomiast wszystko powyżej to już jest podczerwień, której my nie jesteśmy w stanie rejestrować. Mamy takie organizmy fotosyntetyzujące, które wykorzystują nawet światło o długości 1050 nanometrów.
To jest bardzo głęboka podczerwień. Takie bakterie to są ekstremalne halofile, one żyją w bardzo zasolonych wodach i szczerze mówiąc nie wiem, po co im akurat taka umiejętność. Widocznie w tych warunkach, w których żyją, jest aż tak bardzo podczerwone światło. Co ciekawe, ta architektura centrum aktywnego jest zachowana, tak jak w innych układach fotosyntetycznych. Co jest inne, to są inne barwniki fotosyntetyczne tutaj. Oczywiście to oddziaływanie pomiędzy barwnikiem i białkiem wpływa na to takie duże przesunięcie widma absorpcji, ale jest to jak najbardziej funkcjonalny układ fotosyntetyczny, nawet dla tak bardzo podczerwonego światła. Wreszcie znaleziono organizmy fotosyntetyzujące przy kominach hydrotermalnych, czyli głęboko pod powierzchnią oceanu, na samym dnie, tam gdzie światło słoneczne na pewno nie dociera. Są organizmy fotosyntetyzujące, które wykorzystują energię termiczną z po prostu tych kominów, czyli te kominy są na tyle gorące, że one w ciemności świecą, emitują światło, no bo są gorące i to wystarcza, ten bardzo słaby, ta bardzo słaba emisja wystarcza tym bakteriom do tego, żeby przeprowadzać fotosyntezę i z tego żyć. Więc można powiedzieć, że te bakterie zatoczyły taki swoisty krąg, że wróciły do miejsca, które dało początek nie tylko fotosyntezie, ale też życiu, jakie znamy. I tak doszliśmy do końca ziemskiej części tej prezentacji i żeby nie pozostawić nikogo z niedosytem, że miało być o fotosyntezie gdzie indziej, a nic nie mówię o innych planetach, to pozwolę sobie na dwa slajdy spekulacyjne. Oczywiście nic nie wiemy o tym, czy fotosynteza gdzie indziej zachodzi i jaki może być ten mechanizm, ale wszystko, czego nauczyliśmy się o fotosyntezie tutaj na Ziemi, może pozwolić nam na sformułowanie pewnych twierdzeń z jakąś pewnością niezerową. Otóż jeśli mówimy o fotosyntezie, to chodzi nam o proces, w którym są wykorzystywane fotony. Fotony to są nośniki oddziaływań elektromagnetycznych, więc mogą być absorbowane tylko przez cząsteczki, które oddziałują elektromagnetycznie. I takimi cząsteczkami są na pewno elektrony, które współbudują wiązania, czy budują wiązania między atomami. Więc myślę, że racjonalne jest założenie, że jeśli fotosynteza gdzieś poza Ziemią występuje, to są w nią zaangażowane różne związki, które absorbują tą energię światła. Myślę, że to nie jest nic kontrowersyjnego. I teraz takie elektrony, które zaabsorbują foton, mają wysoką energię, bo na tym to polega, fotony niosą energię, no i ta energia może być do czegoś wykorzystana. No i tu możemy spekulować do czego. Może być wykorzystana do powołania protonów albo jakichś analogów, tak jak to robią te rodopsyny, te białka, pompy, o których mówiłem. Te elektrony mogą być wykorzystywane do bezpośredniej asymilacji węgla albo innego pierwiastka, który jest akurat potrzebny tym organizmom, tak jak to się dzieje w tych przewodach lub w zupełnie inny, analogiczny sposób. Takie elektrony wysokiej energii po absorpcji fotonu mogą być wreszcie wykorzystane do separacji ładunku, tak jak to się dzieje w tej zielonej fotosyntezie, którą znamy z codziennego dnia. I nie jestem chemikiem, ale jestem przekonany, że dla każdej gwiazdy, która ma jakąś określone widmo emisji, znajdzie się taki związek chemiczny, który w odpowiednim białkowym otoczeniu będzie w stanie prowadzić taki proces separacji ładunku. I teraz pytanie tylko, czy i kiedy będziemy w stanie sobie takie widmo absorpcji takich egzobarwników fotosyntetycznych zmierzyć, czy to będzie możliwe, kiedy to będzie możliwe, z jaką dokładnością, to są na pewno wyniki i dane, na które czekam, ale w międzyczasie, kiedy wy i ja czekamy na takie emocjonujące odkrycia, polecam też zainteresować się tym, co się dzieje trochę bliżej, czyli tutaj na Ziemi, ponieważ zróżnicowanie tego procesu fotosyntezy i pomysłowość ziemskiej ewolucji zaskakuje bardzo. I na pewno zgłębiając ten proces ewolucji życia tutaj na Ziemi,
zgłębiając ten proces, możemy dowiedzieć się czegoś o tym, jak taka fotosynteza i w ogóle życie może wyglądać gdzie indziej. I tym chciałbym zakończyć. Jeśli są jakieś pytania, to spróbuję na nie odpowiedzieć. I dziękuję.